Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest uczelnią, która kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne i rozwijanie praktycznych umiejętności. Do tej pory specjalizowaliśmy się w takich kierunkach jak kosmetologia, dietetyka i pedagogika. To były nasze takie wiodące kierunki, ale od tego roku w naszej ofercie pojawił się także kierunek psychologii. To są studia jednolite, pięcioletnie, który też będzie realizowany właśnie w taki praktyczny sposób i będzie przygotowywał do zawodu psychologa z pełnymi uprawnieniami. W dniu dzisiejszym odbyły się dwugodzinne warsztaty dla finalistów konkursu Look of the Year. Podczas tych warsztatów zwracaliśmy uwagę na takie aspekty jak samoakceptacja, poczucie własnej wartości, autorefleksja. Uczestnicy mieli okazję zrealizować kilka zadań, ćwiczeń, które nawiązywały do ich mocnych stron, ale też do tego, jak są odbierani, postrzegani przez inne osoby. W celu takiej inspiracji, wyciągnięcia wniosków też na przyszłość, jak ja widzę siebie, z czego mogę ja korzystać, ale też jak mnie widzą inni. Te warsztaty były dla nas mega interesujące, było bardzo ciekawie, dowiedzieliśmy się wiele o sobie. Między innymi to, że okazuje się, że jesteśmy dobrze odbierani przez innych współuczestników. Tak. I w sumie jesteśmy bardzo miłą, fajną, zgraną grupą. Pierwsze wrażenie jakby w pracy z tą grupą było takie nasze zwrócenie uwagi na to, na dużą otwartość uczestników i taką aktywność, chęć wzięcia udziału w każdym proponowanym zadaniu. Bardzo sympatyczne osoby, z bogatym wnętrzem, z szerokimi zainteresowaniami. Sam konkurs nie generuje w nas żadnego stresu. Mamy organizatorzy, opiekunowie bardzo nam pomagają, wspierają nas. W ogóle nie mamy takiego stresu tutaj, świetnie się bawimy. Bardziej myślę stresująca będzie w przyszłości praca i spotykanie Jakie innych sam ludzi. Myślę. Sam finał może być trochę. Chociaż tak, tylko publika bardziej i to czy sobie damy radę. Ale pójdzie sam, wszystko dobrze. Tak, ale sam konkurs zupełnie nie. Chętnie nawet bym z nim popracowała więcej, bo bardzo, bardzo bogaci wewnętrznie ludzie.